Wyszli już na kolejnym piętrze. Muszę wyciąć to. 36. No jeszcze na tej ścianie wam pokażę, tu mam docinkę do zrobienia, ale jest, no jest tak ładnie, nie jest bardzo ładnie, ale jest ładnie. Delikatnie, żeby nie obruszyć tego pod spodem. Pięknie. I wyrównam teraz i lecę sobie tutaj. O, piękny bliczek. Próbowałem wkleić tego bloczka na klej, ale jest za rzadki. Więc lecimy na zaprawę. Strasznie opornie szło to docinanie, ale jakoś się udało to wstawić. Cyk. Zobaczcie, udało mi się zrobić i to nadproszę i dojechać do końca. I tu dojechałem do końca dwa bloczki. Tu będzie nadproszę 40 cm wylewane nad tym oknem. Także tu już zostawiam. Cześć. Dziś jest 0 stopni. Lekkie ocieplenie. Jutro ma być jeszcze cieplej. Dziś ma być 5 stopni w ogóle, ale jest teraz 0. A ja idę kończyć. Zamykam 13 rząd z tamtej strony i tam z tamtej strony. I rozpoczynam 14. 14. Tu mam 14. I tu 15 bloczek, nie? Więc to już jest końcóweczka. No, dobra, lecę działać. Patrzcie, jakie piękne słońce dzisiaj wyszło. Słyszycie plutko?
ze 3 stopnie albo 4. Wiatr się uspokoił. Perfekcyjnie. Słuchajcie, posadziłem ostatni narożny bloczek. Tak, jestem mega zadowolony. Muszę już jechać do pracy, także cześć, do zobaczenia. Krzywo wklejałem ten narożnik. No, to by mi się obsunął. Ale to nic, będę sobie licował tutaj, do tej linii. Tylko najpierw muszę to zetrzeć, co tu jest. Dwadzieścia bloczków w 50 minut. Tempa nabrałem niezłego, powiem wam. Jak przyjdzie do murowania ścian działowych, to myślę, że to pójdzie ekspresowo w porównaniu tutaj do tych ścian zewnętrznych. Tutaj, tak jak widzieliście, muruję, lecę i tu zrobiłem. Jeszcze zostanie mi za chwilę nad ścianę tutaj frontową i będę miał zamkniętą 14 warstwę. Mega. To znowu ja. Zamknąłem 14 rząd. I został ostatni. Ja idę rozpalać ognisko, póki jeszcze jest widno. Wstawię sobie kiełbaskę. Niech się robi, a ja jeszcze troszkę pomówię. Koniec.
słuchajcie, koniec na dziś, wymurowałem ostatni bloczek tutaj właśnie. Spójrzcie na to. Teraz, no już koniec murowania zasadniczo, nie? Bo teraz muszę zaszalować to nad proże, żeby móc wymurować ostatnie dwie warstwy nad, nad tym oknem. Bo nad proże będzie miało 40 cm, czyli dwa ostatnie bloczki będę musiał nadmurować. To mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 bloczków będę musiał domurować, ale 16 bloczków to jest tam z godzinka roboty. Tak więc słuchajcie. Murowałem to z moim pomocnikiem, bo wiecie, że z moim pomocnikiem murowałem. To dzisiaj minął, dzisiaj jest właśnie 30 dzień murowania. Także 30 dni i taki efekt. No, jeszcze pokażę wam z góry, jak to wygląda. Zobaczcie, świetna sprawa, jestem mega zadowolony. Jeszcze dzisiaj się to udało skończyć, jak jest ładna pogoda. Więc super. Słuchajcie, dobra, to jest tyle na dziś. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! Jeszcze taka dogryweczka na koniec. Posprzątałem trochę na placu, że tak powiem. I zobaczcie, to zacząłem czyścić, bo mi mówiliście tutaj, że to będzie ciężko odchodzić. No rzeczywiście nie odchodzi tak łatwo, ale daje radę, zobaczcie. Tu wiadomo, tu nic nie leżało, ale tu pod murem, o zobaczcie, jest całkiem fajnie. Może nie jest perfekcyjnie czysto, ale to jeszcze mokre wszystko jest, więc jak wyschnie, to będzie można zamieść jeszcze raz i ewentualnie poprawić, ale wygląda bardzo dobrze. I no co prawda już godzinę to robię, ale obleciałem więcej jak pół budynku. Więc o, tu skończyłem właśnie. Także dzisiaj jeszcze troszkę porobię, zanim się ściemni. I następnym razem też trochę dokończę i będzie git. No, dobra, dzięki.